poniedziałek po raz 25 wyruszyła ze Stalowej Woli pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce uczestniczy 1280 pątników, którzy przez 9 dni będą wędrowali przed cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ważnym aspektem każdej pieszej pielgrzymki jest jej wymiar duchowy. Każda pielgrzymka ma swój program i hasło. Jubileuszowa 25. Stalowowolska pielgrzymka będzie przebiegała pod hasłem Przyjdź Matko, czekamy. Tradycyjnie pątnicy ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Niska, Gorzyc, Ulanowa czy Rudnika po mszy świętej wyruszyli spod Stalowowolskiej Bazyliki w 6 grupach. Jednak w tym roku zaznaczyli także obecność swoich dekanatów. Taka nowość, która jest decyzją księdza biskupa, ordynariusza Andrzeja Dzięgi, powstały nowe grupy, które mają wyruszyć z każdego dekanatu, który jest objęty rejonem naszej pieszej pielgrzymki stalowowolskiej. I do tych 6 grup, które w tej chwili były, doszły 3 nowe grupy. Z dekanatu Raniżów grupa świętego Józefa, z dekanatu Ulanów grupa świętego Wojciecha i z dekanatu Gorzyce grupa błogosławionej Jolanty. Pierwsza piesza pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę wyszła w 1984 roku. Jej inicjatorem był obecny biskup Edward Frankowski. Od samego początku na pielgrzymi szlak wyrusza Roman Cieśliński. Każda pielgrzymka jest inna. Każda pielgrzymka ma swój urok. Inne. Z innymi intencjami się idzie. A przede wszystkim intencja dziękować Bogu za to wszystko, za przeżyty rok i prosić o łaski na dalsze lata. Pewnie nieraz zdarzały się różne kontuzje na trasie, bolączki, a mimo wszystko wracał Pan co roku. Tak, to jest jak narkotyk. Raz spróbuje się, kto się zakocha raz, to już nie ma wyjścia. Nie wszyscy jak Pan Roman wyruszają 25 raz. Część idzie po raz pierwszy, ale być może także połknął bakcyla. Ogólnie, że chcę zobaczyć, intencje również. Ogólnie to jest raczej namowa koleżanki, przyjaciółki. No i nie wiem, no ciekawa jestem, jak to jest. Nie boisz się trudu w 9 dni? No boję się, oczywiście się boję. Trud to chleb powszedni pielgrzyma. Niektórzy, jak Bractwo Świętego Józefa z Niska, sami sobie dodają trudów. Z figurką zawsze chodzę. Była poświęcona przez Jana Pawła II we Lwowie i Benedykta XVI w Watykanie. W Fatimie ją też miałem. Byłem w ubiegłym roku, w 90. rocznicę objawień Matki Boskiej Fatimskiej. Byłem we Fatimie z tą figurką również. Nosi Pan cudze intencje, czy tylko swoje? Cudze też. Ze Stalowej Woli wyruszyło blisko 1300 pielgrzymów, ale biskup sandomierski Andrzej Dzięga zachęca całą diecezję do stawienia się 12 sierpnia na Jasnej Górze. Dokładnie miesiąc później, 13 września, Królowa Polski stanie w granicach naszej diecezji na Świętym Krzyżu, aby rozpocząć dzieło nawiedzenia całej diecezji, parafia za parafią. To jest to dzieło milenijne nawiedzenia, które rozpoczęte jeszcze za kardynała Wyszyńskiego, trwa nieustannie i jest w kolejnym pokoleniu teraz ciągle znakiem nadziei. Ufam głęboko, że ta pielgrzymka będzie takim ukazaniem najpiękniejszych serc naszej diecezji, ale też i najgłębszych intencji i różnych niepokojów i głębokich nadziei. I że przyniesie bardzo takie liczne i trwałe owoce duchowe. I nie tylko wszystkich jeszcze raz zapraszam, ale i błogosławię wszystkim, którzy idą i którzy dołączą. W tym roku msza dla pielgrzymów ze Stalowej Woli odbędzie się nie w kaplicy przed cudownym obrazem, lecz na jasnogórskich wałach. Czy już zorganizowana jest grupa doniesienia przewodnika?